No prawie. Łoda. Tylko jeszcze oczywiście w mikserze wam trochę tę grę. Nie no. Jest 5, jest 6. Dobra, to powinno być. Dobra, weź to wyskipuj. Miałbyś co? Co? Miałbyś South Park czy coś jak co? Nie, nie. Dzisiaj robimy z Silent Hilla, bo jest Ardat z nami. A jutro może będzie Undertale wieczorem. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Tylko jeszcze tutaj. Okej. Nie no, dzisiaj się umówię. Znaczy dzisiaj jest Silent Hill. O, jest niedziałający pad. Kurwa, no tego to. A ty w ogóle powinieneś mieć nie tu kliknięte przypadkiem? A. No. Kurde, ja to muszę iść na informatykę, bo... Ale, czekaj, teraz działa. Dobra, działa wszystko. Nie, dzisiaj Silent Hill. Półtorej godzinki sobie pogramy, bo później jest jakiś tam mecz, słyszałem. Więc... No teraz to już półtorej. Oj tam. A więc load game i jesteśmy po, jeżeli nie widzieliście poprzedniego streama, ale widzę, że tutaj są sami stali bywalcy, w poprzednim streamie działałbym coś. W poprzednim streamie zrobiliśmy zagadkę, ale pana Władka, ale kurwa super. Ale ten poszliśmy za... Gdzie ja w ogóle idę? Chyba tu nie. Może byś chciał posłuchać, co mam ci do powiedzenia na przykład, nie? Czy nie? Znaczy nie, ja muszę iść na piętro. Gdzie ja w ogóle jestem? A nie, dobrze idę. Ale gdzie ty idziesz? Bo jestem na pierwszym piętrze, a powinienem być na drugim. Bo... Ale Artur, dlaczego on na drugim? No bo na drugim piętrze jest ta... Nersy... Ten pielęgniarek pomieszczenie i za nim musimy wejść. Bo rozwiązaliśmy zagadkę. Aha, bo my się cofliśmy, dobra, no. Dokładnie tak. Tak więc... jakiś tam miecz, to dopiero będzie horror, a nie śmieszny stream. To jest straszny stream! Screens... Aha! Weź się ubij trochę. Był stream... Był z South Parka, bo mam takie... Z tą kamerkę poproszę. Mam takie logo. Znaczy taki baner mam zrobiony na kanale, a jeszcze nie mam przeniesionych wszystkich danych, więc nie miałem miniatury na nowym kompie. Dobra, teraz tak gasimy światełko. Dobra. Lekkie stresy. No to mam wszystko opanowane. Dochodzących lekarzy i pielęgniarki. No, siemano. Siemano wszystkim, tak będę opowiem, nie będę wymieniał z imienia, ale dziękuję serdecznie, że jesteście z nami. Chociaż mi YouTube pokazuje, że są 3 osoby, ale widzę, że jest więcej na szacie. Na szacie? Szacie, no, na szacie. To będzie tutaj, nie? Będzie tutaj, tylko wyłączmy światło. I to będą pierwsze drzwi... Tu. Oczywiście, kurwa, że on mu tu musi stać. Co ci ona przeszkadza? To jest tu, nie? To wygląda jak pralnia. Nie, chyba nie. No kto mi to łupi? Czy jest na trzecim, a to jest na drugim? Bo jakbyś mnie chciał posłuchać, to byś wiedział. Nie, to jest tu. No to jest pralnia przecież. Myśmy w życiu nie byli w pralni. Jakaś. Mi się przynajmniej wydaje. Jest 5. Dobra, może ja ci jednak przeczytam, co? Nie, musimy iść na drugie piętro. Dobra, to jest w pokoju 301, nie? Nie. Nursery room.
Fuck you. Przepraszam za to zagubienie, ale trochę nie pamiętam, gdzie byliśmy ostatnio. To jest w North Center. Na drugim piętrze. No, jeżeli go nie ma na trzecim, to pewnie na drugim jest. To jest logiczne. No, widzisz. To ty byś wezmę. Czyli 5 osób, to bardzo spoko. Patrz, zapomniałam tego przeczytać, zanim to... Tutaj jest. Okej. Ajajajaj, kręba. To jest ten Nursery Center. Aha. Jep. Dobra, i teraz co mamy robić? W holu zabij pielęgniarki i doktorów. Idź do pokoju przedoperacyjnego. Op prep. Operating prep room. To po co mam je zabijać? No niekoniecznie. Poczekaj, to ci przyznam, co może dalej one jest. Chcą żyć. Żyć? Bo trochę za dużo powiedziane. Z niego do operacyjnego. Ze stołu weź klucz do magazynu i piwnicy i przejdź przez intensywną terapię. Czy musisz wejść tutaj, do niego tutaj i potem wyjść i przejść tutaj? Wszystko wiemy. No ja myślę, że widzowie na pewno widzieli, gdzie ja palcem pokryłem. Tu. No dokładnie. Czekaj, bo ci... Czemu tu też jest dźwięk? No tu też ktoś jest. Też ktoś jest. Groszem jebłem będzie? Ale czy notyfikacja będzie? Czy co, o co chodzi? Nie, nie mam na razie alertów włączonych, bo jeszcze tego... Muszę ją zabić. Sorry, winę tu. Chyba, że możesz przejść z drugiej strony. Być może pewnie nie możesz. Jeżeli wpłaciłeś, jeżeli ktoś coś wpłacił, to może powiedzieć na czat. Fuck, bo jeszcze nie ustawiłem notyfikacji, przepraszam. Muszę się pochwalić, że ukończyłem 8 części z 9. Fucking hell, to jest naprawdę imponujące. Girl Gamer, naprawdę. Bo tych... Widzisz, 8 serii, 8 gier, a myśmy... Ja przeszedłem na przykład 0. Dobra. Teraz uważaj, bo druga na ciebie przyjdzie zaraz z drugiej strony. Kurwa, może gin. Dobić? Oh. No mam facet. Jest. Nie. Kurwa biegnie. Dźwięk jak facet. Dobij. Dobra, dobity. Dobra, tylko wiesz co mnie martwi, kochanie? Amunicja? Jasno. Mamy jeszcze 14. To grubo. No to się nie tak da sztuka? Muzyczka. Dobra, no ty wiesz, nie ma gier, gdzie zombie na ciebie poluje, a ty zamiast ich zabijać, ocalać im życie, na przykład podpinasz respirator, wykonujesz. Ciężko by było, bo tak z fizycznego punktu widzenia to oni nie żyją. Znaczy, to są rozkładające się ciała. I... To słabo trochę. Chyba, że to by były takie zombie żywe, nie wiem. Żywe zombie. Żywe zombie. Kurwa, ja tu nic nie widzę. Stoi naprzeciwko ciebie. Ty stoisz tu. No strzelaj! Na co czekasz? Pif paf! 14 amunicji. Bang bang! Uważaj na koty, 15. Tak. A co, będą jakieś znowu? Nie pamiętam już. Shotguna ją zabiję. Będzie szybciej. Ale tylko masz tylko dwa strzały. Po dwóch strzałach od razu włącz inwentarz. No po co do niej podchodzisz, na Boga? Żeby je pieprznąć. Brawo. No skąd ty trzeci był? Halo? Zresztą miałem 7 amunicji, wiesz. Aha, dobra. Jezu, ten dźwięk, Jezu. Bo tu mam 15. Znowu zaczynasz. 15 i 13. No spoko jeszcze. Jeszcze ujdzie w tłumie. Tak, będę uważał na koty. Na te jumpscare'owe koty. Masz kluczyk. Wiem, ale muszę chyba zapalić światło. Weź ze stołu klucz do magazynu w piwnicy i przejdź na intensywną terapię. Z butelek na stole weź alkohol, windą zjeść do piwnicy. Dobra. A tu będę po ciemku chodził, bo... tak jest bezpiecznie. Bo tak jest bezpiecznie. Ukończenie The Last of Us na poziomie Grounded. Najwyższy to jest hardcore. Myślałem, że mnie trzeba, ale się uda. Niestety nie mam PS4, więc... powiem tak, grałem w... Nie, to się nie nazywa granie. Oglądałem The Last of Us na
na YouTubie, bo nie mam PS4. Bo ja głównie nie mam. Weź donaty, czytaj. Czekaj. No, fajnie. Co? Słuchanie? Ja nie wiem, jak się ono włącza w ogóle. Czekajcie. No co ty mi tu klikasz? Czekajcie, tylko chcieliście, żebym donate'y czytał, więc stream... W takiej fajnej muzyczce zapętlonej. Stream trip się zaloguje, tylko do mojego... Przepraszam, że nie mam alertów, ale jak wiecie już to... Czy to mam chyba jeszcze na hitboxa ustawione? Jest. Dobra. Okay. Donate. Właśnie widzę, że otrzymaliśmy donate'a. Jest to donate od Binia. 6 zł donate'a. I informacja to jest pozdrowienia laska z Bydgoszczy i całuski dla Ardat. Zazdrość mocno. Oj tam. Dzięki Binio serdecznie za donate'a. Jak... Dostałeś donate'a, a ty się jeszcze, wiesz co, na mnie znowu wydzierasz, jak zwykle zresztą. Nie wydzieram się. Krzyczy się w ogóle. Dzięki Binio serdecznie za donate'a i w ogóle dzięki też za Undertale'a, w którego postaramy się zagrać jutro. Dzięki serdecznie i pamiętajcie, jak chcecie, to macie przycisk na dole. Fuck! Dobra, tu jest bezpiecznie, więc na razie... Ale wiesz, gdzie ty miałeś iść? Do intensywnej terapii. Tylko, że tam nie było już drzwi. Patrz. Nie. No jak nie ma drzwi, jak są drzwi, e? No dobra, no. Ale to muszę jechać windą, tak? Czyli na koniec... Nie! Masz iść do intensywnej terapii. No byłem. A nie, muszę iść na zewnątrz, na... Dobra, już wiem, gdzie. Dobrze, wiem, kochanie. Ja wiem, wiem, gdzie. No. Moje fukanie jest bardzo wymowne, więc... Więc dzięki Binio jeszcze w raz W sumie za... tutaj masz, co ludzie piszą, to o co ci się rozchodzi. Nie mogłeś już tego tam zostawić? Dobra. Więc... A nawet jeżeli to zawsze... Nie możesz. Więc dobra, dzięki Binio serdecznie, a jak chcecie, to macie przycisk na dole, gdzie możecie po prostu... A tylko, że ja tam widzę, ile mam... Dobra, nieważne. Ja co tu ci będę mówić? Jak chcecie, to na dole macie przycisk i nie możecie po prostu zdonatować małą kwotą. Głównie te donaty przeznaczam na gry, które kupuję. Więc dziękuję wszystkim serdecznie i ogólnie za to, że jesteście na tym streamie, a my już się nie rozczulamy, tylko musimy, kurde, przejść do intensywnej... Srelapi. To nie jest tu? Nie, to jest dalej. No chyba. Nie wiem, czy tak obojętnie koło niej przejdziesz. Fuck! Wziąłeś ten klucz w ogóle? Wziąłem. Ona idzie do ciebie. A weź mu przypierdol. Albo to jest tu. No, cały czas ci mówię, że to chyba tam jest przecież. Ej. No. Co za nie. Ja skończyłem Ride to Hell i miałem po tym tygodniowe załamanie nerwowe. Ja jestem. Ja gram w Ride to Hell i wiem, co czujesz, ziomek. Ja widziałam tylko sceny seksu. Tak. Mhm. Sceny seksu są najlepsze. Najpiękniejsze. Wiem, co czujesz. Przeszłam 4 razy. Wiem, co czujesz. Ja też to przechodzę. No, bym... I po prostu nie mogłem znieść tej gry. Jest tak chujowa. No już, dobra. Po, po, po. Ej, wiesz, że tutaj ktoś jest? Nie. No dzwoni ci, nie? Ale... What the fuck in the duck? Oh God. Bierz... Jest ciemno.
Kurwa, nie mogę tego zabrać. No wow. To weź, weź i przypierdol. Muszę ją zabić. I to sprzedawali po 200 zł na początku. Dokładnie. To jest jakiś absurd. Ja wydałem na to... To biały dzień. Ja wydałem na to... Fajnie. Odekwipowałem sobie broń. Ja wydałem na to 10 zł w biedrze i tak żałuję. Dobra. Trzeba ją zajebać. Jezu, jak nas wchodzi, będę zła. No kręci się za tobą przecież ona idzie, bo cię przecież widziała już raz. No tu pytałeś jej pod nosem i... Ale gdzie ona jest? Tam gdzie nie patrzysz. Patrz. Bang, bang. Może rurką trzeba było i ją opieprzyć. No, dobra już. Dobij ją. Bum, w dupę. W dupę, no. Radzę ci obczaić Animal Soccer World na PS2, to jest dopiero rzeź. Phoenix Games. Nie, dla mnie najgorszy developer ever, to jak jest. Na razie, to jest... Blast? Blast, może. Blast, no Team, właśnie. Blast Team 6 i serio, City Interactive ze swojego wcześniejszego okresu. City Interactive ze wcześniejszego okresu, jakbym po prostu ograł na przykład Ride na Berlin któryś, to jest po prostu jakaś masakra. No i jeszcze Play Publishing, o. Co do seksu, po prostu uprawiają bezpieczny seks w ubraniu. No, dokładnie. Najlepsza antykoncepcja to... To nie uprawiać seksu. Dokładnie. Wiesz, gdzie dalej? Do piwnicy tą elevatorem. No. To wow. Musimy iść... tutaj jest elevator. Czemu ty znowu wyszedłeś stamtąd? No bo tam było niebezpiecznie i się bałem, a chciałem sprawdzić mapę spokojnie. No. W Big Rigs położyłem odważniki na WES, po czym zostawiłem kompa na 20 minut. Tak, bo tam nie ma ograniczenia prędkości w Big Rigs. Tam można jechać miliard na sekundę. To jest najlepsza gra ever. Tam, aha. Tam tyłem jedziesz szybciej. Tam tyłem jedziesz tak a, samo ja szybko. Ja wiem, co to jest przecież Big Rigs. Kojarzy mi się coś. Jak już powiedziałeś o tych odważnikach. Fuk! Patrz. Uuuu. Yep. Będzie pf. Nic nie będzie. What the fuck? To się nie da wejść. Au! Ała, ała. Może zobacz tą mapę. Nie trzymaj tej broni cały czas, bo zaś będziesz strzelał. Patrz, tu jest coś. Apteczka. No i teraz zobacz sobie mapę. No nie mogę tutaj wejść. Na którym piętrze jest winda? Wziąłeś alkohol? Tak. Aha, dobra. Windą zjedź do piwnicy. Ale nie mogę wejść do windy. Czy ty czegoś kiedyś tam nie pominąłeś, żeby tą windę uruchomić? Bo mi się tak jakoś... My też nie mogliśmy do windy wejść, pamiętasz? Spróbujmy na innym piętrze. Nie, ale ona do mnie idzie, to nie jest... Fuck, nie! Yeah. What the fuck, nie! Gdzieś ty tam się wpierdolił między ten, między młotakowadełko. No to weź machaj tą łapą mnie, czy nie? Tak, jeszcze raz zaciśnij. Unequip. Uci w pysk. A, nie, raczej shotgun. Ta nie słyszała. Nie! Uuuu! Dobra. Mam już mało amunicji, 3. Niedobrze.
Najgorszy dystrybutor to EA, sprzedający 10 mebli po 40 zł do Simsów. Nie wiem, sprawdźmy na innym piętrze, czy da się wejść. Tam. Masakra jest w tym szpitalu. Skier. No, bo w Big Rigs nie ma tego, nie ma ograniczenia prędkości. Tutaj trzeba wejść, bo tutaj od razu masz do windy dostęp. Tak mi się wydaje. Gdzieś tam nie ma tego pokoiku. No dobra, niech ci siedzi, nie? To trzeba iść tu. Tak. Lelelele. Tutaj też... Fuck. Lekarze z grzybami na plecach. Mogliby się wyleczyć, nie? No. Wypadałoby. Czekaj. Wypada mi ta słuchaweczka, mi tak plecy bolą, Boże. Dobra, jesteśmy przy windzie. Przestań kryć. Dobrze, teraz wychodzi dużo gier. The Following, Dark Souls 3, ATS, Krew i Wino, Uncharted 4 będzie w co grać. I dla mnie Syberia 3, no sorry. Syberia 3. Ja nie umiem grać w Silent Hill bez latarki zawsze. A ja teraz tu muszę bez latarki, bo się boję. Bojkam się. A czemu to nie działa? Mówię ci, że coś tam. A, będzie. Dlatego. Dobra. A to na aha, do basement, tak? Jak wspominałam z 10 razy, to tak, chyba tak. Chyba tak. Nie. O, patrz. Halo! Tu jestem. Pani kamera. Chodź ci w dupę, Artur. Sup, ja pierdupa. Czekaj, zbliżymy się trochę, może nas zauważyć. Nein! Może nas wyczai. Patrz, biegnie. Czekaj, muszę pauzę dać, bo to nie ma sensu. Panie kamera. Pan kamera przestał współpracować. Kamera exe. Tylko, że nie mam teraz tych... Zaraz. Skonfiguruj. Auto zoom 9. No ale teraz zostawiłeś na taki, jaki jest. Aha, dobra. Okej. Dobra. Działa. Naprawiłem. Super, dostaniesz ciastko. No tak to kłamie. Są trzy osoby, a jest więcej. Oj. Dobra. Dobra, mała przerwa. Teraz gdzie? Do piwnicy! Jestem w piwnicy. Do kostnicy. Po lek i ampułkę, potem do siłowni i po młotek, a potem do magazynku i pozbieraj naboje. Zbadaj ślady na ziemi przy szafce. Czyli teoretycznie wszędzie. Ja wiem, jak ta baba wygląda. Tak. W generator room? Coś? Nie. No ale tu mogę przynajmniej spokojnie sprawdzić mapę. No, młotek tam masz. Gdzie tam młotek mam? Gdzie tam młotek mam? No młotek a jest, mam, to jest taki młotek. Kurde młotek. 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 A nie taki młotek. No to młot. Au! Jezu, noga mi drętwieje. Jezu, boli mnie wszystko. Już jesteśmy już tak starymi ludźmi, że nas wszystko boli już. Dobra. Jest piwerko. Akurat LJ naprawił kamerkę, został bohaterem w swoim domu. Dokładnie, zostałem bohaterem swojego streama. W końcu prawie jestem inżynierem informatyki, to robiło się takie, wiecie, robótki, nie? Tam kamerę naprawić, Windowsa zainstalować. Robiło się takie rzeczy. Ja jestem po zawodówce i też umiem. O. O. Ajajaj, karambełę. Leczek. Kurwa, lek. Jaki ja jestem, kurwa, głupi. No to wczas, nie? Dobra, zróbmy tak. Daddy's a half drink. I wygaszamy.
Myślisz, że co cię, kurwa, nie zauważyły? A po drugiej stronie chyba też coś jest. Po drugiej stronie łóżka chyba też coś było, ale dobra. Co? Lek i ampułkę. Czyli ampułka tam jeszcze stoi. A co chcesz zapisać? A ty oszuście! Nie oszuście, tylko dbam o jakość. Dbam o jakość streama. Dobrze. Tylko żony tam stoją przy tym. Dziękuję, panie. Nie, 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 tu nikogo nie ma. Jezus! Kurde, jakieś poruszenie było. Nie, muszę je zabić. Tylko, że mam teraz tego młota, może użyjmy go. Na dwóch na raz nie da rady. Ale on jest taki fajny. Dobra, próbuj. Highly damaging, but hard to use. Dobrze. To nie widzę żadnych napisów, bo są tak zlane, że... Jebi tą drugą końcową. O, jak ty macha, ty, ja bym nawet tego nie podniosła. Patrz, i padła, nie? Prawie że. Co jej się dzieje? Kurwa. Padary dostała. A jeszcze któraś żyje? No ta. Która? Obie! Ty, ej, ten młotek jest dobry. Ty, dobry to jest. Oszust, powiedziała kobieta czytająca poradnik. A ja tu zarządził, że mam czytać poradnik. W The Suffering grałeś? Gra w którą... Bo by tak lamił, żeby jeszcze nawet z miasta nie wyszedł. No, dlatego, dlatego Adat czyta mi poradnik, ponieważ chce, żeby jakiś flow był w tej grze. Chcemy bo przejść... by się kręcił pewnie jak gówno w betoniarce bez solucji. Chcemy przejść tę grę, a nie... No, ja wiem, że to jest, wiecie, oszustwo. Znaczy oszustwo. Ja wiem, że to jest takie trochę nieuczciwe, ale... Co jest? Krótkie te słuchaweczki. No. Wiem, że to jest nieuczciwe, ale to jest stream, gdzie przechodzimy grę w miarę płynnie, gdzie chcę wam pokazać grę i chcecie oglądać, jak gram, a nie jak się kręcę jak debil. Jakbym sam grał, to bym pewnie nie używał poradnika, no ale wiecie, show... Show must go on. Show must go on, dokładnie. O, witam, Wojo. Pani Śmieszek. Cześć. Czekaj, bo tak się odgięłaś, że ci zasłaniam. Spoko, bo w sumie już PC tak bolą, że umieram. W Alan Wake to już grał, niby gra z niby walka z kombajnem miała być trudna. W Alana Wake'a mam i planuję zagrać, bo to jest taka gra, w którą dawno nie grałem. Znaczy, mi w strefie. Dobrze. Gra, w którą po prostu chciałem zagrać od dawna. Jeszcze w The Suffering. Ja grałem w The Suffering, jak byłem mały. To było... Weź jej przypierdol. A weź mu przypierdol. Patrz, kurde, to ma zasięg tysiąca słońc. Gorzej, jak będziesz mieć małe jakieś skurczybyki i robaki. Nie! Dobi. Dobi! Nie, już nie żyje. Dobi, żyje! Czemu szumi? No nie wiem, wydaje mi się, że szumi cały czas. W The Suffering grałem, jak miałem 12 może lat. Więc nie pamiętam za dużo tej gry. Pamiętam, że była całkiem przerażająca. Tu jest jeszcze jedna. Może ona tak szumi. No. Sram. No bez przesady. Nie, nie. Jezu. O Jezu. O Boże, Jezu. Cisza. No. Lubię jeszcze scenę z dwóch dodatkowych odcinków, gdzie składało się. Kurde, namawiacie mnie na Alana Wake'a, a na razie mam inne gry do przejścia. Ale Alan Wake czeka od dawna w mojej bibliotece Steam, żeby go po prostu przejść. Czyli tak, miałem przejść... Nie, to... Locked! Żeby po prostu przejść Alana Wake'a, bo podobno gra nie jest taka, jaką sobie wszyscy wyobrażali, ale jest całkiem, całkiem. Nie ma tu nikogo. Nie ma? Nie ma. Jakaś butelka. Nie.
jest amunicja. Czy ja będę kiedyś gościnnie w co to kurwa jest? A to zależy, czy mnie Artur zaprosi na co to kurwa jest. Zresztą co ja bym tam miała robić? Uczestniczyć w chujowej grze może, co? Nie, no, rozpisałbym ci ten jakąś rolę. Tak, miałabym taki fajny, sexy, radiowy głos. Byś na przykład wystąpiła w jakiejś scenie aktorskiej. No i patrz, nie wiem, gdzie jest tam kostnica. Nie wiem, jak się Ardat zgodzi i taki napisze scenariusz, no to... No nie wiem, zastanowię się. Zobaczę, jak bardzo ten scenariusz mi przypisuje. Dokładnie, a ile pieniędzy, nie? No i ile pieniędzy, tak. Ewentualnie możesz w naturze mi zapłacić, nie? Czyli w zbożu. Nie ma chipsów, u nas nie ma chipsów, u nas jest taka bieda. Artur nie zainwestował w żadne chipsy, a ja głodna jestem, nie? Może z tą sałatkę w pieprzy. Ja mam piwo. Jak na każdym streamie. Piwo nie chrupi. Piwo nie chrupi. Zależy, jak jest stare. Z którego roku jest Silent Hill? Obstawiam, że 96. A nie wiem. Nie, 98? 9? Historia? Nie wiem, to będzie tutaj. Nie, nie, nie. Historia to jest fabuła. Aha, no to nie. To nie wiem. Ona tam napisała 99. 99. Ja do tej pory nie grałem w Condemned i Call of Cthulhu. Ale które Call of Cthulhu? Czy chodzi o Call of Cthulhu Dark Corners of Earth? Przeszedłem całe. Wiesz, że my jesteśmy dopiero w tym miejscu? Od czasu, kiedy zaczęliśmy grę? Scena aktorska z Ike to Her. Tak, tak, odwzorowanie sceny aktorskiej w tym, z Ride to Hell, seksu w ubraniach, tak, dokładnie. Dokładnie to jest to, co planuję. To idziesz tam, czy nie, bo... A co, już wszystko sprawdziłeś? No. Byłem siłownia, w tym. Siłownia, tak, młotek, magazyn, pozbieraj naboje. Byłem. I zbadaj ślady na ziemi przy szafce. Ale gdzie przy szafce? Magazynku. To magazyn jest tu. Jak dzisiejszy? Dzisiejszy był Pogadajmy o grach? O pecetowych grach? To oglądałem. Dark Corners of Earth. No, zagraj, bo... Graj, jeżeli wybaczysz jej błędy, to jest naprawdę świetna. Jedna z najlepszych gier oparty na mitologii Cthulhu. Dobra. There's a skin mark from the cabinet being moved. Czyli to nie jakieś tam plamy, tam normalna ściana jest, ej. Czyli tutaj jest jakieś przejście. No to ja wiem. Bo ta szafka była jakaś taka podejrzana. No. Niewygodnie mi tu! Ale masz wygodne krzesło. Kolanko mnie boli i w ogóle. Widzicie? Streamy to jednak jest... A, dzięki. Jedyna gra horror, w którą grałem, niezły wspominam, to jest Alone in the Dark. Ale które Alone in the Dark? 3, 4, 5? Masz tam podejść z odpowiedniej strony i przesunąć szafkę. Czemu ty robisz wszystko tak szybko? Dobra. Bo to jest podejrzana szafka. Myślałem, że gdzieś jest dźwignia, a to po prostu trzeba podejść i to przesunąć, nie? Z odpowiedniej strony. Czyli stay. Do you want to push? No widzicie, a wy oglądacie odcinki, które nagrywam z Ardat, której nie uwzględnia teraz kamera, bo się odsunęła daleko. Więc... Czy odpowiednio blisko jestem? Tak, odpowiednio. Dobrze. Dobra, no to ciastko, karmel, czekolada, przejdź przez odkryte drzwi na nowej części magazynku, na końcu jest krata pokryta bluszczem, polej go alkoholem i podpal. Czym podpadł? Jeszcze Mariola zagrał. Oni mieli jakąś taką serię swoją. I przez tych zjebów jej więcej nie było. Jak tak Ardat dowali, to by było. A co ja bym miała dowali? No, żeby ci pokazali. Pokaż majty! Albo coś w tym stylu napisali. Spoko, mam w torebce. Widzicie. Bluszcz, dobra.
tutaj alkohol. Nie no, Ardat jest akurat odporna na takie. Już się odporniłam po. No. Poza tym, no, jeżeli ktoś by chciał coś do Ardat, to musi. Najpierw musi przejść przez Artura. Dokładnie. Zobaczmy ten ogień. Oh yeah. Ale weź się odsuń, bo się podpalisz! Nie no, ogień jest ładniejszy niż cała reszta, nie jest w pikselach. Tu się zdziwiłam, patrz. Dobra. LJ, mam muzykę w grze i jest ona na licencji komercyjnej. Czy mogę ją użyć normalnie i zarabiać i nikt się nie przywali? Zależy, bo jest coś takiego, że możesz używać muzyki i podać jej autora. No, czekaj. No i gadaj, mów. Możesz użyć jej muzyki i podać autora, ale jeżeli to jest muzyka z dużych wytwórni licencjonowana, to raczej nie będziesz mógł zarabiać, a nawet mogą ci ściągnąć film. Tylko, że jeżeli użyjesz jej na prawie cytatu, czyli na przykład zrobisz materiał o grze, to możesz tej muzyki użyć, ale wiecie, YouTube jest YouTube. Więc jeżeli ktoś chce się... Na przykład mi ściągnięto kilka filmów za prawa autorskie. No, Alone in the Dark 5 to jest sierwo, ale ma najlepszą muzykę w grach, jaką słyszałem. Ja mam majtki w torebce, a mój matematyk młotek w szafce, którym się drapie po głowie te fetysze. Znaczy się tak, ja mam majtki dlatego, że śpi dzisiaj u Artura, a poza tym u siebie w torebce mam takie dosyć nietypowe rzeczy jak scyzorek, znaczy nie scyzorek, nożyk do tapet, mam jeszcze widelec i otwieracz do win, ale nie mam na przykład chusteczek. Co? Schodzić. Tak, zejdź, tylko że nie masz do tego miejsca mapy. Będzie lipa. Nie masz mapy. No właśnie, na następnym streamie pewnie... O, fuck. Zrób pauzę. Aha, bo to się tak kamera przesunęła, dobra. Idź prawie do końca, aż znajdziesz lekko ukryte drzwi z boku, otwórz je i skieruj się do drzwi na prawo od kamery. Co? Następne myślę, że w naszych horrorach będziemy cisnąć Silent Hill 2, co? No dobrze, śpisz u mnie? Też mam na imię Artur. A siedzę gdzieś koło ciebie, bo generalnie to... Tu już jestem, nie? To może dzisiaj tu już zostanę. A weź jej przypierdol. Boom! Headshot! Jak walniesz w tego garba, to one padają od razu. No to wiem. Musisz znaleźć kasetę wideo. I te wideo jest później na drugim piętrze, czy na też trzecim. Też mi się tak wydaje. Się. Po krótkiej scence weź klucz obok zdjęcia Alessy. Wróć teraz do pokoju 312. No to już wiemy. Kobiece torebki to dziury. A nieprawda, nie zgodzę się. Ja mam zawsze porządek. Ja zawsze wiem, że magnesem są połączone trzy moje metalowe rzeczy. One są zawsze w jednym miejscu, więc mi się nie rozpierdzielają. I generalnie nic tam ciekawego nie ma. O, ty szmato! O, fuck. Aj! Ja przypierdoliła cię! Cichuj. Dobra. Tylko, że one strasznie dużo damage'a zadają. Nie, w sumie nie. Nie, to ty im zadajesz. Siedzisz przede mną, ha. Jezu. Dobrze, okej. A pamiętaj, ja też siedzę przed tobą. Więc bierzesz jak mnie... Jak tata, wiesz. Bierzesz mnie w pakiecie. Dobra, bo ja już łapię to piwsko, a mi się zaraz skończy. Trzeba oszczędzać. Powiem ci, że ten młotek bardzo dużo pomaga. O, aha. Gdzie jest ta kaseta? Tutaj. No, znajdź. Co, na wózku ma leżeć? Nie, chyba nie. Ale gdzie? W dupie, no rozejrzyj się trochę, nie? On ma mordę. Silent Hill 2 na PC jest cholernie drogie. Zobaczymy, czy na PS2 nie jest tańsze, bo tak to bym emulował.
Co? Tu jest kaseta, tak? No poczekaj, patrz. Skieruj się drzwi na prawo od kamery, musisz znaleźć kasetę. I potem wyjdź do... Wyjdź do holu, do ostatniego pokoju na lewo, po krótkiej scence. Tutaj? Wow. Fuck! Dobra, cofamy się. Young ladies, please. Dobra, tutaj trzeba wyjść, tylko że już chyba... Nie, no jest git. Gorzej, Artur, widz... widzę. What? Wrywasz mi słuchaweczkę cały czas. Nie jestem pi. Lenny face. Boże. Stream. Z tematu zeszło. Stream goes wild. A weź. No takiego to zasięgu nie ma, No. Patrz, ona się chce przytulić. Ta dupa! Jak słodko! Won. Aj! Mama! Weź tej drugiej przypierdol! Nie no, jest git, one małe damage dają. No teraz to już mógłbyś... Jebiej. Patrz, od razu ją nachyta. Aha, bo ja myślałam, że to ma tylko trzy kolory, a to ma odcienie różnych kolorów, bo teraz zauważyłam, że jak jest trochę mniej życia, to nie jest taki żarówiasto zielony. Na PS2 około 40-50 zł, na PC 200 co najmniej, czyli na PS2 kupimy i będziemy emulować, no. No, kupimy to. Mhm. Gorzej jak widzę, z Bimu się podobasz. Mi też się podobasz. Znaczy, ja się tobie podobam, czy Ada ci się podoba? To jest pytanie. Mój mózg. No teraz się zagubiłem w tych naszych relacjach. Widz, youtuber, czy tam streamer. Jak nasza gra? Tworzy się teraz z ludźmi. A kiedy będzie nasza gra? Nasza? Jak skończy inżyniera? Teraz ludzie w biurze u mnie tworzą grę i ja będę odpowiadał, powiedzmy, za ich troszeczkę PR. Miał być straszny stream, jest śmieszny stream, zaraz będzie sex stream. Stop. Za nami jest łóżko. Nie, nic takiego nie będzie. Nie, jeju, ale ty jesteś, wiesz co? Fuck! Jaki? Drętwy! O, on tak, drętwy, tego słowa mi zabrakło. Nie rozumiem, wiecie, rozrywki. O, jest. Nie rozumiesz. Jesteś w ogóle ograniczony, kreatywność cię ogranicza. Dokładnie. Twoja wyobraźnia cię ogranicza. Powinienem jak... Przypomniał mi się ten projekt wczoraj. No ale tak wyglądają moje straszne streamy. Ten realizm, gdy w pikunku możesz nosić silnik albo opony, albo drabinę dwumetrową. No ja zawsze w kapsie noszę dwumetrową drabinę. Czekaj, bo tu muszę no sprawdzić to pomieszczenie, ale to może... Coś zjebałeś. What the fuck? To jest coś creepy. Ej, teraz się boję, serio. Tego dźwięku jeszcze nie było. Tuczone żarówki. Bliższy jest. Tu kurwa nic nie ma. Czekaj, zrób pauzę. Zrób pan pauzę, bo ja się tygam, Nie, nie ma pauzy. No tu nie było nic takiego. No bo masz wziąć kasetę wideo. Tak, iść z powrotem, wiem, ale wszedłem do pomieszczenia. Ale musisz znaleźć jeszcze klucz. To jeszcze mamy inne pomieszczenie. Nie ma tutaj nikogo. Ja od 3 dni próbuję zrobić fajne menu, po czym osuwam i zaczynam od nowa. Kocham to. W torebce Ardat pewnie Atlantyda jest. Może. Zaginiony ląd. A, w przyszłym... to mówię do ludzi, którzy są na streamie. W przyszłym tygodniu pewnie już znajdę czas.
i chcę dla Was przygotować poradnik Unity, jak zrobić platformówkę 2D od początku. Bo kilka osób się pytało, a teraz już mam pomysł, jak to zrobić, mam już projekt zrobiony i będziemy powoli sobie tworzyć platformówkę, zaczynając od samego początku, czyli od poznania Unity, czyli... To tam masz ten... To jest zamknięte. Czyli stay tuned i będę Was uczył Unity, na tyle ile wiem, oczywiście, ale już prawie rok... Musisz wejść do następnego... wyjść do holu, do ostatniego pokoju na lewo, no tak, tu jest więcej napisane, nie mam. Czyli tu. No, łóżko. Wszędzie jest wszystko zakrwione. O. Aha, bo to są... To zdjęcie... O, to jest jej bliźniaczka, nie? No, powiedzmy. Ty pytałeś, Wojo, rewolwera wpytał, jeszcze ktoś pytał. Więc. Więc zrobię taki kurs. Oczywiście na tyle, ile się. Nie chcę tego. Unity jest darmowe. Ja pracuję na darmowym Unity i sobie chwalę. I na darmowym Unity. Znaczy. Dobra, o Unity porozmawiamy przy kursie Unity, bo pierwsza część tego kursu Unity będzie tylko omówieniem silnika i właśnie różnice między darmowymi, a właśnie tą wersją Pro, jak ściągnąć, co zainstalować, ale to dopiero przy kursie Unity. Nie mogę patrzeć, jak się kręcisz tak strasznie. Ale już. Wróć do pokoju 302 na trzecim piętrze. No tak wszystkich zabiłem. Więc... Jeżeli chcecie, to pokażę Wam, jak robić. Byłam tam. LJ jest bogaty. On specjalnie pokazuje tylko pokój taki stary, jak wychodzi, to ma zamek. Byłem tam. No i musisz zginąć. Platinum, dodatkowy scenariusz z inną postacią, czyli trzeba kupić wersję Platinum. Będę kupował gry na PS2, chociaż nie mam PS2, ale możemy emulować na kompie. I kiedyś kupić PS2. Tak. Jak będziemy w sumie bogaci. Kupiłbym... Już byś mógł kupić, przecież ty jesteś taki bogaty. No dokładnie. Tak było, zatwierdzam. Tak naprawdę to jest pokój nagrań. Znaczy to jest taki... To jest taka dobudówka, nie? Taka szopa. A za tą szopą, tą moją 200-metrową szopą, ten dom, stoi zamek, taki pałac. Złota. Wysadzany 24-karatowymi diamentami. No, a podcieram się dwustówkami. Stówa to takie drobniaki, co? W stówy smarkam, a w 200 się podcieram. Na trzecie! Na trzecie! Na trzecie! LJ wykupił je. Dlatego mam tak mało subskrypcji, nie? Żeby, wiecie, zostać incognito. Trzecie. Dobra. A się zamyśliło? Hm? 302. O Jezu, się zdupam, no. Po drugiej stronie, tam gdzie jest wideo. A czy ja zabiję tych wszystkich tu, co będą mi... Mówię ci, czy, że ty coś zjebałeś. Kurwa. Ty czegoś nie zjebałeś. A, dobra. Kiedyś. Nie. Nie da się windą wjechać na trzecie piętro. Trzeba iść z drugiego schodami. No dobra, może też tak być, ale mi się wydaje nadal, że coś w tej windze jest zjebane. No, ten pokój jest wykreowany w 3D, a tam wszystko cieka złotem, szafirami. Dokładnie. To jest green screen. Ten pokój tak naprawdę to jest green screen. Tak naprawdę, żeby osiągnąć, żeby było tak ciemno, żebyśmy mogli grać w horrory, to musiałem zrobić taką, wiecie, takie green screen, taki pokój, bo tak to w te złoto tak świeci strasznie ze ścian. Że po prostu się nie da patrzeć, nie, czasami. No ale
Tutaj też będzie zamknięte. No bo mówię ci, że coś masz zjebane. Nie, trzeba na samym dole po prostu wejść po schodach. Przecież myśmy też wchodzili na sam dół. To co się zjebało? Po co by była ta winda? Też chcę, podziel się. Jakbym nie prowadził streama, to bym ci coś przyniósł. A jest? No. No, jeszcze są słodycze. Są. Są słodycze. Są? Są. Czekaj, ktoś tu idzie. Ale są. Na pewno. Są. Dobra, to fajnie. Już mi lepiej. Idzie. Ja nie wiem, gdzie jest. Dobra, jest tu. Patrz, od tyłu go zajdzie. Pierdolne w ten kurwa garb. No, wyszło. Jak zwykle. Ej, czemu? Bo jesteś wolny, jak... Dobra, jeszcze jak mam. Ja. No dobij go, no na co czekasz? Nie żyję. Aha, dobra. O fuck, to jest. Skąd oni mają w ogóle nożek? OP, ta broń jest OP. Smacznego wszystkim. Nie jem mięsa, całe szczęście, więc... Widzę, że wszyscy jedzą, więc smacznego dzięki, wszystkim. Dzięki, ale frytki to bym zjadła, nie? Smacznego wszystkim. Aż się polałem. Sałatkę wezmę, bo jesteś łapczywy i tyle. Łapczywy. Tak. Jestem osobą, która ma PS4 i kupiła PS2 za 50 zł. Nie mogę przestać na nim grać. A, czyli kupujemy PS2. Sorry. Mam PS1 kupiony, teraz kupię PS2, później PS3. A na przykład z Microsoftu mam Xboxa 360 i nie gram w niego w ogóle. Widzicie, tu frytki, tutaj frytki tosty. No frytki to bym sobie akurat zjadła, no nie? Nie ma to jak jeść podczas gry horrorowej i nie okazywać emocji. No tutaj nie ma, wiesz, flaków ani nic, więc w sumie możesz jeść, nie? Chyba. Ja jedyne, kiedy się pożygałam przy, no, jedzeniu, to... A, nie, dobra, to tego może nie będę mówić. No, tu ktoś jest, a, dostanie. Wpierdolę. Tak mi plecy bolą. Nie mogę się nawet oprzeć na tym zasranym krzesełku. Okej, może w tył głos. No, ci wyszło, widzę. A te... Powiem ci, że te doktorki Pegasusa. Są... Wiem. Kupcie Pegasusa, no. Polecam. Wiecie, ile Pegasus teraz stoi? Kurde, 200-300 trzeba dać za Pegasusa, takiego prawdziwego. Mhm. Wiem, bo jestem zapisany do tej grupy Secret Level z Pixela. O, wygrzebałem z lodówki rybę. Może ci ją zrobić. Artur ma pełno ryb w lodówce. Ja tak naprawdę jestem rybą. Potwierdzam, ma strzela. Znaczy... Xbox. Nie gram, bo... Teraz też przegiąłeś. Ja aż tak wysoko. Nie gram, bo nie mam czasu, to po pierwsze, bo chcę na kompie poprzechodzić te wszystkie gry. A po drugie... A, jakoś tak. Bo to jest z moich sióstr. Ja mam dwie siostry. Trzy siostry w sumie, ale... Dwie siostry, no trzy siostry, ale dwie mam 12-letnie. I one mają same gry na Kinecta, nie? I Kinect Star Wars to jest po prostu bajka. Po prostu tańczenie Vaderem to jest przykre. To jest naprawdę przykre. 302 to będzie ten. O, tu jest zapis. Na moje wolę PS-a niż Xboxa ze względu na fizyczne rzeczy. Tu wygrał kontroler. Aha. Znaczy ja mam... O, naboje tu się pojawiły. To nie jest 202. To jest. Bo nawet aha, zapis, telewizor, znaczy... dobra. Nie zauważyłam, że to jest telewizor. Wideo. O matko. A, trzy siostry i brata. Ja mam tylko trzy siostry. Nie, no to ja wygrałam, bo ja jestem jedynaczką. Dobra, animation.
super film. Still Unusual Fever. Don't get pulse. Just bear. When I think rozmagnesowała się ta kaseta. Why? Chill. Won't tell. Please. Ah. Nawet żadnej rozprawki na temat tejże wideosy. Nie, no po prostu było wideo. I teraz na przykład bez poradnika. What? No właśnie, dokładnie, bez poradnika tak by to wyglądało. Więc wkraczam do akcji. Ja! Król złoty, chcę być w twojej ekipie w subach jak Grebek. Dobra, dodam cię. Spoko, nie mam sprawy. W polecanych. Da się mi najlepsze wyniki gra w taneczki Kinect, jeżeli... Jeśli przed Kinectem postawisz ci telewizor, który będzie wyświetlał animowany taniec. To czy Kinect będzie czytał ruchy animowanej postaci dokładnie? Nie, nie będzie czytał, ponieważ Kinect... Kinect działa na zasadzie światła podczerwieni. I on jakby ma punkty w tej podczerwieni i czytuje ruchy po prostu w przestrzeni. Więc jeżeli coś jest płaskie i się będzie ruszać, to on tego nie wykryje. Siema Seba. Konsolowy Seba. Siema, kiedy Wiedźmin? Był już Wiedźmin. Seria z Wiedźmina, której nie oglądaliście, więc... Więc chyba nie będzie. Chcesz wiedzieć co dalej? Tak, chcę. Dobrze. Zejdź na pierwsze piętro do... Idź na pierwsze piętro. Znaczy ja sobie ogrywam Wiedźmina, ale nie robię z tego live'a, bo praktycznie ogrywam Wiedźmina tylko nocami. Kiedy? Od godziny 21 do godziny 20. Do godziny 22 codziennie gram sobie Wiedźmina. No to noc, faktycznie. Ale jeżeli przejdę Wiedźmina, to będzie oczywiście recenzja. Już za 10 lat. Nie no. No ale... Później zobaczysz te wideo normalnie. O, to będzie fajne, bo takie było zastanawiające. Dobra. Zasłodziło mnie to piwo jakoś. Ten miodowe? Mhm. Aha, test... Dobra, test z Wiedźmin 3. Mam nagrany, to wrzucę go w tym tygodniu. Mam drugą część nagraną, wielkie odpalenie Wiedźmina na moim kompie, część drugą. To jest Zenek. Tak, to jest Zenek. Tu tak. Pieseł jest. No pieseł, no. Ale on się nazywa Zenek. Dobrze. To jest Shiba Inu wykonany w technice Papercraft. Właśnie mówię, że już mam nagrany test Wiedźmina 3 na moim komputerze, tylko muszę go wyrenderować i wrzucić, czyli będzie w tym tygodniu po prostu już wrzucony. I nie powiem wam, jak mi działa na moim kompie Wiedźmin. To się okaże na tym, na odcinku. TWD jeszcze 2 tygodnie z kawałkiem. Tak, TWD Mission, ale ja muszę skończyć jeszcze drugi sezon, od którego nie wiem, dlaczego odszedłem. Tak, nie wiem, co się tam stało w mojej głowie. Co mam dalej robić, kochanie? To jest ekran. Czyli do Excavation Room. Okej, no to w tym tygodniu na pewno, znaczy w tym tygodniu, czyli na pewno w przyszłym tygodniu będzie dodane. Zenek pies na baby. Zenek zawsze... What the fuck? Jak ja mam tam wejść? No przez Medi. Nie widzę tych napisów. Spoilery czego? Ale czego spoilery? O fakt, coś jest. Bo jak w ogóle czegokolwiek to nie, Artur nie lubi spoilerów, ja lubię, bo ja i tak... Aha, spoilery dotyczące TWD, nie chcę. Nie chcę. No tak, o czym myśmy rozmawiali? O, dobra, dobiłem go.
Ale go tu nie było wcześniej. A sound is here from beyond the door. Aha, czyli ktoś zamknął drzwi. Czyli musimy iść przez... wiesz gdzie? Czekaj. Użyj znalezionego klucza. No to jeszcze jedna opcja jest tędy. Patrz. Mhm. No myśmy zabrali ten klucz, nie? No kurde, nie wiem, nie? Z tymi bydełkami to żeś nie zabrał tego bydełka jednego. No bo spróbujemy. Nie, CWD nie chcę. Wrócę na pewno. Nie wiem dlaczego. Coś. Nie wiem, brak czasu. Nie wiem. Nie mogę wam powiedzieć, dlaczego przestałem to nagrywać. Zamknięte. Serio nie wzięłem. Jezu! Zobacz, w ekwipunku czy go masz. To nie jest ekwipunek, to jest pauza. No jest, jak byk. Examination Room K. No tak, ale trzeba się tam dostać. Jak? Czekaj. No wiem, grałam. Serca z kamienia i Witold rozpisze. Jeszcze nie grałem w Serca z kamienia. Jeszcze nie On mam... nie wie, kto to jest Witold. Nie mam kupionego, więc proszę bez spoilerów. Czekaj, tu jest zamknięte. To ja już nie wiem, którędy. No nie mam innej opcji, tu nie ma napisane nic innego. Ale tam jest napisane, że coś się blokuje. No to spróbuj tam iść jeszcze raz, nie? Może coś powie. Może użyję klucza po prostu. Ale to nie używasz klucza automatycznie? Nie, było to automatycznie. No właśnie, mi się wydaje, że tak. Nie wiem, ale tam muszę się dostać tędy, no bo tak to jest wszystko... zawarte. Jakim cudem? Ale jakim cudem? Przecież klikałem. No ale jeżeli, no nie wiem, no może dlatego, że jeżeli usłyszałeś jakieś tam dźwięki, to dopiero wtedy użyłeś klucza, no nie wiem. W każdym razie przygotuj się, że tam ktoś może być, poczekaj. Jest, będzie jakieś demko. O, pielęgniarka jeszcze, ta. Jeszcze normalna. Cichaj tam! Oh yeah. Jakieś to takie podejrzane. Tak, ona jest podejrzana. Ten wzrok. Taki. 8 ludzi na streamie. Fajnie. My name's Lisa Garland. What's yours? Harry Mason. Harry Mason. Harry, tell me what's happening here. Tell me what's happening here. Kiedy ma nogi? When I came to, everyone was gone. Awful. So you don't know anything either. Great. Voice acting jest naprawdę słaby. To muszę przyznać. No ale wybaczmy, ta gra ma 16 lat. Czyli pewnie więcej niż część moich widzów. Yeah, a living nightmare. Let me ask you. Have you seen a little girl around here? To zawsze o tą dziewczynkę, ja już tam dawno poszła. Zapadła się pod ziemię, trudno, nie ma. Seven-year-old girl. What, she's your daughter? Yes. Yes. A seven-year-old girl. I can't say that I have. I was unconscious all this time. I'm sorry. Fascinating. That's all right. Do you know anything about all that weird stuff in the basement? Logika right to hell. Zakaz seksu. Zaraz scena seksu. Przepraszam, że przeczytałem. We're under strict orders never to enter the basement storeroom. O kurde, a myśmy tam byli. So I really don't know. What did you say was down there? Well, it's... Damn. Oh fuck. My head. Nie no, strumień jest dobry, więc nie powinno lagować. Harry? Harry, let me help you. Harry? To się ze streamem. Oh fuck. You were too late. It's you. Yes, Dahlia Gillespie.
tell me everything you know. What's going on? Darkness. The town is being devoured by darkness. Strength must overcome petty desire, childish sleep talk. I knew this day would come. What are you talking about? I don't understand a word of this. Believe the evidence of your eyes. The other church in this town, that is your destination. This is beyond my abilities. Only you can stop it now. Have you not seen the crest marked on the ground all over town? So that's what I saw in the schoolyard. What does it mean? It is the mark of Samael. Don't let it be completed. Hey, wait! Nie mogę pisać na czacie.